Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam przede wszystkim i najpierw witam tego, dzięki któremu wszyscy żyjemy, jesteśmy i mamy nadzieję na niebo. Boga w Trójcy Świętej, jedynego Ojca i Syna i Ducha Świętego, Jego Przenajświętszą Matkę, zastępy aniołów i świętych, które bezustannie nas otaczają. Witam czcigodnych kapłanów, czcigodne siostry, wszystkich zgromadzonych tutaj dzisiaj, którzy dzięki opatrzności Bożej możemy w tym świętym miejscu się spotkać. Od 6 lat podróżujemy po Polsce i miałem okazję mówić te słowa w wielu miejscach. W Bazylice w Niepokalanowie, w sanktuariach, Rokitno, Siekierki, Ludźmierz, Rychwałt. Mówiłem tu w Częstochowie, na Jasnej Górze, dla kapłanów w Kaplicy Różańcowej. Mówiłem w sali księdza Augustyna Kordeckiego. Ale przyznam wam się, że choć mówiłem już to ponad 1000 razy, co mam wam zamiar za chwilę przekazać, w tym szczególnym miejscu jest inaczej. I czuję może nie tyle tremę, ale lekkie zażenowanie, że taki Łotr może stać u stóp Pani i Królowej Wszechświata, naszej Pani Jasnogórskiej. Jesteśmy taką małą wspólnotą, która podróżuje po Polsce, a cel jest jeden. Krzewienie nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy na podstawie tej książeczki, którą doskonale znacie, na podstawie traktatu świętego Ludwika Grignon de Montfort. Robimy to od długiego czasu i można by robić to na wiele sposobów. Można by cytować obszerne fragmenty traktatu, objaśniać, mówić o świętym Ludwiku, mówić o świętych, którzy tą drogą idąc do swojej świętości doszli. Ja zrobię to inaczej. I przekonałem się przez te lata, że jest to sposób najlepszy. Opowiem wam pewną historię. I będzie to historia, której nie usłyszałem, ani nie ja ją pisałem, ale w moim życiu się wydarzyła. Zmieniła to moje życie zupełnie. Zmienia nadal. Ale od czasu, kiedy się rozpoczęła, zmieniła też już życie bardzo wielu ludzi. I zacznę od takiego momentu, kiedy jako 15-letni młody chłopak po przyjęciu sakramentu bierzmowania moje drogi zaczęły się od kościoła oddalać. Wtedy mi się wydawało, że twardo stojąc na ziemi mam taki plan, jak przez to życie przejść i że zrobię to po swojemu. Zaczęło mnie irytować, że co niedziela na mszy świętej słyszę pouczenia. Tak wolno, a tak nie wolno. Tak należy, a tak nie. Więc najpierw, żeby tego nie słuchać, przestałem chodzić na niedzielne msze święte. To był pierwszy krok. Chwilę potem nie spowiadałem się już. Następnie zaprzestałem jakiejkolwiek modlitwy i na 30 lat Boga z mojego życia wymazałem zupełnie. Cóż więc takiego się stało, że dzisiaj robię to, co robię? Od 6 lat właściwie każda niedziela poza domem, jako że głównie jeździmy po parafiach, mówiąc na mszach świętych. Jestem zwykłym świeckim człowiekiem. Mam żonę, dzieci, obowiązki w tygodniu. Skąd biorę do tego siłę i motywację? Bo z jednej strony jest upoważnienie biskupa, bez tego bym nie mógł. Ale z drugiej strony to jest mój czas. Otóż, kochani, żeby to mogło nastąpić, to pierw, w przedziwny sposób, Pan Bóg pokazał mi, że jest. Zrobił to w taki sposób, że ja nie mam wątpliwości. Natomiast przedziwny, ponieważ zrobił to, dopuszczając działanie złego ducha. To wydarzyło się 11 lat temu, w maju roku 2011. I do tego dnia, kiedy się zaczęło dziać, to moje życie miarą tego świata było idealnie poukładane. To, co daje ten świat, to ja miałem wszystko. Pieniądze, zdrówko,
pomyślność. Cały czas tylko patrzenie na siebie, rozrywka, zabawa. Zawsze gdzieś byłem w centrum i zawsze wszystko się jakoś tak udawało. Spadałem na cztery łapy. I nagle z dnia na dzień, tak jakby ktoś to przygotował i wyreżyserował, zaczęło się walić dokładnie wszystko. Zaczęła się rozlatywać rodzina. Piekło w małżeństwie. Problemy w firmie. Kłopoty finansowe. Przedziwne dolegliwości zdrowotne. Potworne bóle kręgosłupa i narządów wewnętrznych. A bardzo dziwne było to, że kiedy chodziłem do lekarzy, to oni nie widzieli żadnego powodu, dla którego to by miało mnie dotknąć. A były dni, że ja leżałem na łóżku i wyłem z bólu, a żadne leki przeciwbólowe nie pomagały w żaden sposób. Ale nawet to wszystko razem nie było tak tragiczne, jak to, co działo się tam, w środku, w sercu. Tak by ktoś zabrał mi nadzieję. Całkowita utrata sensu życia i potworny lęk. Lęk przed tym, że tracę to wszystko, co mam, że rozpada się moje życie. Lęk przed śmiercią, przed jutrem. I z dnia na dzień gorzej. Taka równia pochyła w dół. I kiedy wydawało mi się, że dotarłem do dna, że jestem w takim stanie, że już gorzej człowiek się czuć nie może. Zawsze następny dzień pokazywał, że może być gorzej. A następnego było jeszcze gorzej. Tydzień przed końcem, jak się później okazało, wiedziałem już dwie rzeczy. Po pierwsze, zdałem sobie sprawę z tego, że nie jestem takim mocnym gościem, za jakiego się całe moje życie uważałem. I po drugie, wiedziałem, że jeżeli mi ktoś w jakiś sposób nie pomoże, to ta sytuacja jest bez wyjścia. Sam sobie rady nie dam. Poszedłem po pomoc, ale dokładnie w przeciwnym kierunku, niż dzisiaj wiem, że ta pomoc czeka. Nie zdajemy sobie sprawy tak do końca, jakie my tutaj w Polsce mamy szczęście. Że tutaj u nas jeszcze w każdej małej wioseczce jest Kościół katolicki, a w nim tabernakulum. I 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku, ten, który powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, czeka. Ja poszedłem w drugą stronę. Z kościoła się śmiałem. Trafiłem do gabinetu człowieka, który zajmuje się między innymi hipnozą. To była mniej więcej godzinna wizyta. Bardzo dziwny gabinet, człowiek, mroczna atmosfera, mroczna rozmowa. I kiedy wróciłem do domu, wieczorem siedziałem rozmyślając o tym wszystkim. Czułem się dokładnie tak samo źle. Nic się nie zmieniło. Ale miało miejsce wtedy pewne wydarzenie, które pokazało, jaki jest jedyny owoc tej godzinnej wizyty. Sprofanowałem krzyż, który wisiał nad wejściem do naszej sypialni. Żona dostała ten krzyż od biskupa na swoje bierzmowanie. Zawiesiliśmy go tam jako młode małżeństwo. Nigdy mi nie przeszkadzał. Chociaż naśmiewałem się z kapłanów, z wiernych, z kościoła. Ten krzyż tam wisiał latami. Był mi obojętny, ale mi nie przeszkadzał. Tego wieczoru, po powrocie z tej wizyty, ja poczułem do tego krzyża taką nienawiść, której słowami wam nie jestem w stanie oddać. Poszedłem, zdjąłem go ze ściany. Najpierw odrywałem Pana Jezusa, a potem wszystko na małe kawałeczki. Ja w jakimś amoku rozerwałem resztki, wyrzucając do kosza. I wiecie, w tym momencie nasuwa się taka refleksja, jak ten krzyż, jedyny święty przedmiot w tym domu, jak ten jeden mały krzyż przeszkadzał diabłu. Przeszkadzał w tym, żeby mógł dokończyć to, co już tak daleko doprowadził. Żebyśmy się nawzajem znienawidzili, pozabijali. Ale tu nie chodzi o to. Żebyśmy zatracili swoje dusze. I ten akt profanacji rozpoczął ostatni tydzień. I na ten tydzień spadła zasłona z tej rzeczywistości, która dzięki Bogu jest dla nas zakryta. Z rzeczywistości osobowego zła. Z rzeczywistości, której doświadczamy. Każdy z nas wielokrotnie w ciągu każdego dnia. Pokusy, złe myśli, dziwne nastroje, lęki, agresja, niewytłumaczalne stany depresyjne. Wiemy, że istnieją złe duchy, kuszą nas, ale nie doświadczamy tego ponadto. Ja doświadczyłem na ten tydzień na tyle, na ile dzisiaj wiem, że byłem w stanie doświadczyć, żeby nie postradać zmysłów albo po prostu nie umrzeć. Przedziwne rzeczy, które zaczęły się dziać wokoło mnie, w moim mieszkaniu, materializujące się nagle znikąd przedmioty,
przesuwające sprzęty. Kiedy przechodziłem z pomieszczenia do pomieszczenia, zapalało się, gasło samo światło, eksplodowały żarówki. W nocy, pomimo lęków, bo ja miałem cały czas świadomość obecności kogoś do szpiku kości zepsutego w pomieszczeniu, w którym przebywałem, kiedy udawało mi się na chwilę zmrużyć oczy, coś na mnie wskakiwało, byłem duszony, wyciągany z łóżka, na ciele sińce, zadrapania. Mógłbym tak opowiadać, ale tu nie chodzi o te szczegóły. Chodzi o to, że pod koniec tego tygodnia ja byłem na granicy obłędu. I wtedy rozpętała się kolejna awantura z moją małżonką. I widziałem jedno. Nie mogę tam zostać w takim stanie. Jestem zdolny zrobić krok za daleko. Wyszedłem. I idąc w dół po schodach, już nie myślałem wtedy czy, tylko w jaki sposób odebrać sobie życie. To był moment, kiedy straciłem nadzieję, że coś się może zmienić. Ale gdzieś na samym dnie serca, kiedy tak szedłem, myśląc, jak to zrobić, taka myśl, która przyszła, zadzwoń do Krzyśka, opowiedz przyjacielowi, któremu ufasz. Nie miałem siły nawet już myśleć, a co dopiero opowiadać. Chciałem tylko jednego, żeby zgasło światło i żebym nie musiał już cierpieć. Dzisiaj wiem, że to dzięki Bogu. Sięgnąłem wtedy po telefon i odbyłem najkrótszą rozmowę mojego życia. Krzysiek, idę się zabić. Znajdziesz chwilę? Spotkaliśmy się u niego w domu. Opowiedziałem wszystko to, co się dzieje. Trudno było mówić o tym ostatnim tygodniu, ale powiedziałem wprost, to są demony. Opowiedziałem parę konkretnych sytuacji. Nie wiedziałem, jak zareaguje. Znaliśmy się ponad 20 lat. Z kościoła śmiał się tak samo jak ja. A on wtedy, patrząc mi w oczy, powiedział: Andrzej, wierzę ci w każde słowo. Posłuchaj teraz ty, co ja ci mam do powiedzenia. I zaczął mi opowiadać, jak 2 lata wcześniej umarł jego ojciec. I po śmierci ojca on sobie zaczął stawiać pewne bardzo proste pytania. Jaki to ma wszystko sens, jeżeli koniec jest tam, 2 metry pod ziemią, w zimnej drewnianej skrzyni? Przecież wszyscy tam trafimy. Jeżeli to jest koniec. A tak przecież myślą ateiści. To jaki sens zakładać rodzinę? Nie ma sensu mieć dzieci. Wszyscy skończą tam. Po co? I te proste rozmyślania zaprowadziły go po 20 kilku latach do konfesjonału. Powiedział mi wtedy w nocy Andrzej. Ja chciałem wierzyć, że on gdzieś tam jest, czeka na mnie. Że kiedyś spojrzę mu w oczy i powiem: tato, tyle rzeczy zostało niedopowiedzianych. A może to właśnie paradoksalnie teraz on potrzebuje mnie jako syna najbardziej, moich kolan i modlitwy. Wróciłem do kościoła. Wszystko jest inaczej. I wierzę ci. Wierzę ci, bo rzeczywistość, o której mówisz, istnieje. A ty poprzez grzechy na nią się otworzyłeś. I wtedy mi zaczął opowiadać o kościele. Zaczął mi opowiadać tak naprawdę o rzeczach, które wiele razy słyszałem. Mówił o miłości Jezusa Chrystusa. Mówił o Przenajświętszej Dziewicy. Mówił o sakramentach. Mówił o modlitwie. Ale nikt nigdy nie mówił tego w taki sposób, jak on wtedy w nocy. Ja po prostu widziałem, że to, co on mówi, to prawda. Tak by ktoś ściągał z moich oczu łuski. I nad ranem zmiana decyzji. Chcę żyć. A wieczorem, po 30 latach wyśmiewania, spowiedź. Przez 2 godziny, zapłakany, wyrzucałem z siebie swoje grzechy. W jakiś sposób doświadczyłem tego, czym jest to okropieństwo grzechu. Obrażanie Boga. Ale rzecz niezwykła stała się pod sam koniec, kiedy kapłan, wypowiadając formułę rozgrzeszenia, zrobił nade mną właśnie znak krzyża. Ja poczułem fizycznie, jakby ze mnie ktoś zerwał jakieś łańcuchy. Jakby jakiś brud przyklejony odleciał. I wyszedł stamtąd inny człowiek. W moim sercu była nadzieja. Pomimo tego, że sytuacja przecież się nie zmieniła. A w dłoniach miałem 2 przedmioty, które mi dał ten ksiądz. W jednej ręce trzymałem różaniec. W drugiej miałem krzyż. Szedłem tak i nie interesowało mnie wtedy, czy ktoś mnie zobaczy, czy się będzie śmiał. Do mnie dotarło, że to jest jedyna droga. Jedyna droga, którą idąc, mogę osiągnąć cel tego mojego króciutkiego życia tutaj. Zbawienie mojej nieśmiertelnej duszy. Dotarło do mnie, kochani, że śmierć to jest egzamin. Jedyny.
Jedyny egzamin, który musi zdać każdy człowiek, który na ten świat przychodzi. Są tylko dwie możliwe oceny. Albo wieczna radość, niewypowiedziane szczęście z Trójcą Przenajświętszą, Dziewicą Niepokalaną, aniołami świętymi i zbawionymi w niebie, albo wieczny płacz i zgrzytanie zębów. Tam, gdzie ogień nie gaśnie, tam, gdzie robak nie umiera, wśród demonów i potępionych. Są tylko dwie oceny. Ileż to my egzaminów zdajemy w tym naszym życiu? Pamiętajcie jednak, że każdy egzamin można poprawiać i to po wiele razy. Ten jedyny jest tylko raz. Każdy z egzaminów ma dokładną, wyznaczoną datę i godzinę. Godziny ani dnia tego nie znamy. Może dzisiaj. Czy jestem przygotowany? Nie wiem. Ale wiem jedno, że kiedy wróciłem wtedy po 30 latach do kościoła, pierwsza rzecz, jaką zobaczyłem, jakżeż inaczej pamiętałem ten kościół z mojego dzieciństwa. Minęło niewiele, 30 lat. Ja pamiętałem pękające w szwach świątynie. Pamiętałem mężczyzn głośno śpiewających maryjne pieśni. Pamiętałem przede wszystkim mnóstwo młodych twarzy. Teraz zobaczyłem pustoszejące kościoły, garstkę często starszych ludzi, a młodych prawie wcale. To było 11 lat temu. I wiecie, od 6 mam tę łaskę, dzięki Bogu, jeździć po Polsce i mówić o Jego Przenajświętszej Matce, opowiadać tę historię, która zmieniła moje życie. Wiecie, co wam powiem? Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc jest gorzej. W dużych miastach w tej chwili już mniej niż 10% wiernych w wielu miejscach przychodzi na niedzielną mszę świętą. A młodych ludzi nie ma prawie wcale. I nasuwa się takie proste pytanie do nas wszystkich, którzy jeszcze tutaj przed tym wizerunkiem się zbieramy. Dokąd zmierza te 90%? Naszych bliskich, naszych krewnych, naszych dzieci, rodziców, naszych rodaków. I jakżeż prosta odpowiedź na to pytanie. Prosta i mrożąca krew w żyłach. Odpowiedź, której Stolica Mądrości udzieliła 13 lipca 1917 roku podczas trzeciego objawienia w Fatimie, kiedy to zabrała trójkę prostych portugalskich dzieciaczków, zwykłych małych pastuszków i pokazała im wizję piekła. Siostra Łucja powiedziała: byłyśmy przerażone. Gdyby nie obecność naszej Pani, poumierałybyśmy z przerażenia. Jakżeż wiele dusz pali się w ogniu wiecznym z jednym tylko niewyznanym grzechem ciężkim. Po czym święta dziewica powiedziała do dzieci: wiedzcie, że wielu trafia tutaj, ponieważ nikt się za nich nie modli i nie ofiarowuje. Kochani, 90% jest na tej autostradzie, którą ja szedłem przez lat 30. Wiem, jak to atrakcyjnie wygląda dla człowieka, który jest obłąkany wizją tego świata, nie myślącym o tym, że to nie kończy się tutaj. Kiedy wróciłem do kościoła, ja byłem w takim stanie, po zobaczeniu tego wszystkiego, że chciałem biegać po ulicach i krzyczeć do ludzi: opamiętajcie się. Ludzie, to wszystko się dzieje naprawdę. To nie jest zabawa w niedzielny kościółek. Tu się toczy walka o nasze dusze. Doświadczyłem tego. To, co mówią w kościele, to prawda. Widziałem, że nie tędy droga. Więc zacząłem chodzić do moich znajomych, do przyjaciół, do ludzi, z którymi przez te lata bawiłem się. I wiecie co? Zderzyłem się z betonową ścianą. Przez 30 lat robiliśmy głupoty. Piliśmy wódkę. I wtedy im zrobiłem głupszą rzecz, tym miałem większe oklaski. Opowiadali sobie o tym. Chwalili mnie. Wieści się roznosiły. Zacząłem mówić prawdę. O miłości Jezusa Chrystusa. O konieczności walki o zbawienie. Wariat. Moherowy świr. I wszyscy się ode mnie podwracali. Więc po prostu padłem na kolana. I zacząłem się modlić. Od początku wiedziałem, że tę, do której się należy uciekać, tą, której należy tę sprawę oddać,
jest Przenajświętsza Dziewica. Matko Przenajświętsza, tyleś mi pokazała. Zobaczyłem tę rzeczywistość tak namacalnie, dotknąłem jej. I w ostatniej chwili właściwie już leciałem w tę otchłań. Wyciągnęłaś mnie z tego. Chciałbym coś robić, ja już nie mogę milczeć. Ale jestem nikim. Co robić? Jak? I podczas takiej modlitwy nagle dzwonek do drzwi. Listonosz od nieznajomego nadawcy przynosi mi paczuszkę, a w środku traktat świętego Ludwika Grignion de Montfort. Więc zacząłem czytać. I tu znalazłem wszystkie rozwiązania. Co robić i jak robić? Znacie w większości, większość z was, mam nadzieję, zna doskonale ten traktat. Traktat na czasy ostateczne. 300 już ponad lat temu ten wielki, święty francuski mistyk pisał o czasach końca. Pisał o czasach ostatecznego starcia Królestwa Ciemności z Kościołem Jezusa Chrystusa. Pisał o czasach odstępstwa, które poprzedzą nadejście Antychrysta i ucisk, jakiego nie było. Ucisk, którego nikt by nie przetrwał, gdyby czas ów nie został skrócony. I tu święty Ludwik Grignion de Montfort podaje rozwiązania. Takie trzy podstawowe rzeczy. Jak dzisiaj, w tych czasach, w którym żyć nam przyszło, ustrzec i umocnić własną wiarę, bo bez tego nie zrobimy nic. Druga rzecz, trudniejsza i jeszcze bardziej pilna. Jak dzisiaj przekazać tę wiarę dzieciom i wnuczętom? I o tym akurat rodzice i dziadkowie, którzy tutaj siedzicie, doskonale wiecie. Jak dzisiaj trudno przekazać im wiarę, kiedy cały świat dookoła kłamliwie krzyczy, że Boga nie ma, a Kościół to średniowieczne zabobony. Ale można. I tu są rozwiązania. I wreszcie rzecz trzecia. Najtrudniejsza, ale i najbardziej dzisiaj potrzebna. Jak wyrywać diabłu te dusze, które on stąd wyciągnął i przy dźwiękach muzyki szeroką autostradą prowadzi na zatracenie wieczne. Kochani, szedłem tą drogą lat 30 i czasami, kiedy jadę przez miasto i patrzę z samochodu na chodniki, na młodych ludzi poubieranych na czarno, wytatuowanych, idących jak w jakimś amoku ze swoimi androidami, jak w jakimś transie. I kiedy pomyślę, dokąd idą, to serce człowiekowi pęka. Jak to wszystko robić? Jak ustrzec wiarę, przekazać ją młodym i wyrywać tych biednych ludzi szatanowi? A no odpowiedź jest jedna. Po pierwsze, Najświętsza Maria Panna. Po drugie, Najświętsza Maria Panna. I po trzecie, Najświętsza Maria Panna. Innej drogi nie było nigdy. A w tych czasach o innej nawet nie ma co myśleć. Podjęliśmy decyzję, że najpierw sami tą drogą pójść spróbujemy, ale też chcieliśmy rozpowszechniać samą książeczkę. Zaczęliśmy chodzić od drzwi do drzwi. Oczywiście mówię o znajomych adresach. Rodzina, znajomi, sąsiedzi. Szybko skończyły się te adresy. Trafiliśmy mniej więcej do 300 osób. I wtedy kolejna modlitwa. Wtedy już wiedziałem, po co mam kolana. Matko Przenajświętsza, jeżeli to jest od Ciebie, co dalej? Przecież nie będziemy latać po ulicach. Nie tędy droga. I nagle dzwoni telefon. Dzwoni do mnie osoba, której dałem traktat. Osoba, której w ogóle nie pytałem o zdanie. I mówi mi nagle takie słowa. Andrzej, ja właśnie rozmyślałam o tym, co z chłopakami robicie. Jeśli chcesz działać na dużą skalę, idź do biskupa. Zastanowiłem się przez krótką chwilę. Powiedziałem, Magda, to co ja chcę, to jest najmniej ważne. Ważne jest to, czy tego chce Bóg. A jeżeli Bóg tego chce, to nie ja pójdę do biskupa. Bóg sprawi w jakiś sposób, że biskup przyjdzie do mnie. Wtedy będę wiedział. Chwila ciszy, po czym wybuch śmiechu i słowa zwariowałeś. Odjechałeś całkiem. Biskup do ciebie. Powiedziałem, nie Magda, ja nie zwariowałem. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli zechce, tak sprawi. Jeżeli nie, przecież ja nie muszę. Rozłączyliśmy się, poszedłem spać. Rano budzi mnie kolejny telefon.
Nieznany mi numer, odbieram, w słuchawce słowa szczęść Boże. Czy pan Andrzej Moszczyński? Tak, przy telefonie. Kto mówi? Z tej strony biskup Paweł Socha. Panie Andrzeju, ja się dowiedziałem, że pan wśród wiernych rozpowszechnia traktat świętego Ludwika. Potrzebuję 50 egzemplarzy dla kapłanów. Czy może mi pan przywieźć? Wiecie, mówiłem o tym dzień wcześniej, ale musiałem sobie usiąść, bo mi się zgięły kolana. Rano zadzwonił biskup i pytał o traktaty. Więc zadzwoniłem ja do kurii. Umówiłem się z naszym ordynariuszem, Tadeuszem Lityńskim. Opowiedziałem mu całą historię. I po krótkiej modlitwie on odpowiedział na pytanie, z tym, że ja mu pytania wcale nie zadawałem. Pytanie zadawałem do nieba, modliłem się i mówiłem: Matko Przenajświętsza, czy to moje? Czy ja jestem w ogóle do tego? Czy ja się nie pcham w coś, co nie jest dla mnie? A biskup po krótkiej modlitwie nagle mówi tak: to nie jest twoje, to dzieło Boże, błogosławię, proszę, żebyś to robił. I wtedy podjęliśmy decyzję, że wydamy tę książeczkę sami. Że wydamy to sami, dlatego, żeby nikt na tym nie zarabiał, nawet złotówki. Żeby każdy, komu się jeszcze chce chcieć, mógł tą drogą ruszyć. Do tej walki stanąć. Pojechaliśmy do Niepokalanowa, do naszego ojca Maksymiliana. I tam, w tej jego celi, w tej celi, z której gestapo zabrało go do Auschwitz, w tej celi, w której dowodził rycerstwem Niepokalanej. Prosta modlitwa: Ojcze, Ojcze, my się na tym kompletnie nie znamy, ale Ty, u Matki Przenajświętszej, możesz uprosić wszystko. Pomóż. Kochani, tydzień później byli wszyscy, którzy do dzisiaj przy tym traktacie z nami współpracują, robiąc to nieodpłatnie. Dzisiaj to jest taki zestaw, bo oprócz traktatu jest jeszcze książeczka Dlaczego różaniec? Jest płyta, na której są trzydniowe rekolekcje na ten temat. Jest tutaj też moje świadectwo. Do każdego zestawu jest jeszcze różaniec i cena zestawu to jest 10 zł. Cóż, w przerwie w sali różańcowej będzie te zestawy można nabyć. Gdy skończymy, będę jechał z Tomkiem dalej, pod Rzeszów. Od 7 rano tam zaczynamy. Gdyby ktoś chciał, bo może zabraknąć, nie wiedzieliśmy ile zostawić, tam są nasze wizytówki. Każdą ilość dostarczymy w cenie 10 zł za zestaw. Bo tu, kochani, nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o zbawienie wieczne. O zbawienie nas, ale i tych 90%. A ten procent cały czas wzrasta. W diecezji szczecińskiej, w której byliśmy niedawno, w tej chwili średnia diecezjana to już jest 7%. A starzy umierają. A młodzi nie przychodzą. Jeżeli my nie padniemy na kolana i nie oddamy z siebie wszystkiego, to odpowiemy za to. Nikt z nas się nie wymówi. Kochani, chcę was prosić, was wszystkich, którzy teraz tych słów słuchacie, bo wiem, że nie tylko tu obecni, ale i ci, którzy słuchają transmisji, abyście tą drogą ruszyć spróbowali. Dlaczego? Tak się składa, że ostatnia parafia, w której byliśmy, to parafia głównego patrona Polski, świętego Wojciecha, na której terenie leży kościół świętego Maksymiliana Maria Kolbe, a są to akurat szczególni dwaj nasi patroni. W tejże parafii udało nam się w ręce wiernych przekazać traktat numer 100 tysięcy. Tak, to już 100 tysięcy tych książeczek udało nam się rozprowadzić przez te 6 lat. Dzisiaj tutaj rozpoczynamy następną setkę. A jak trzeba będzie, to będziemy działać, dopóki Bóg da siłę i możliwość mówienia. Bo to jest walka o najważniejsze rzeczy. Kochani, o wieczność. I wśród tych 100 tysięcy ludzi, którzy te traktaty otrzymali, ci, którzy to, co tu jest napisane, potraktowali poważnie, doświadczają w swoim życiu zmian. Ja mam setki świadectw. Spotykamy się, dzwonimy, rozmawiamy ponownie. Zmienia się życie ich i zmienia się w ich rodzinach. I mógłbym wam teraz zacząć mówić o cudach, bo o cudach się fajnie słucha. Tak, są uzdrowienia z nowotworów, bezpłodni mają dzieci. Ale tu nie chodzi o cuda. Cuda są tylko pewnymi znakami. Czyż Bóg, który stworzył wszechświat z niczego, czyż ten, który kiedy przyszedł tu jako człowiek,
rozkazywał żywiołom, chodził po wodzie, wskrzeszał umarłych, oczyszczał trędowatych, otwierał oczy niewidomym i podnosił z łoża paralityków. Nie mógłby uzdrowić w jednej chwili wszystkich? Ano mógłby, bez żadnego problemu. Ale my tu, kochani, nie jesteśmy po to, aby mieć zdrówko i pomyślność. My jesteśmy tu po to, aby w tym krótkim naszym życiu zadecydować o tym, gdzie będziemy w wieczności. A w rodzinach tych ludzi, którzy tą drogą ruszają, są nawrócenia. Wzrasta wiara. Jest, pomimo tego całego bałaganu dookoła, który jest i będzie jeszcze większy, pokój. Dziwny pokój serca. Bo człowiek patrzy na wieczność. Bo człowiek wie, że dom jest tam. Matka rusza tą drogą, a córka po latach idzie do konfesjonału. Drogą rusza syn, a łaskę dostaje ojciec. Każdy z nas jest inny i każdemu będzie inaczej wychodziło. Ważne, żeby zrobić to szczerze. Ważne, żeby nie szukać własnych korzyści. Ważne jest, żeby oddać się w niewolę, aby służyć, a nie aby zyskać. Aby nie pójść w którejś z fałszywych nabożeństw, które bardzo precyzyjnie opisuje święty Ludwik Grignon de Montfort. Tu w tej małej książeczce jest zawarta cała mądrość i bez przerwy odwołania do ojców Kościoła, do doktorów Kościoła, do tradycji. Nie piszę tego od siebie. Piszę to tak, jak zawsze przekazywał Kościół, że bez nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny osiągnąć zbawienia nie można. Nie dlatego, że Bóg nie mógł uczynić inaczej, ale właśnie dlatego, że tak Jemu się spodobało. I tak też uczynił. I tak jak przez Najświętszą Dziewicę przyszedł Jezus Chrystus na ten świat, tak pragnie, abyśmy my przez Najświętszą Dziewicę przechodzili z tego świata do Jego Królestwa. I o to was chcę, kochani, prosić, abyście tą drogą ruszyć spróbowali. Jeśli ktoś już idzie, zawsze można zachęcać innych. Druga prośba, bardzo mocno z nią połączona, abyśmy razem pod sztandarem tej, pod której sztandarem przegrać nie można, bo po prostu nie można. Pod sztandarem tej, która sama w objawieniu udzielonym Juliuszowi Mancinellemu w 10. rocznicę śmierci świętego Stanisława Kostki ukazała się sama, mówiąc, dlaczego nie nazwiesz mnie w niebowziętą królową Polski. To Juliusz Mancinelli przyszedł tutaj, do Polski, do Krakowa. Chciał zobaczyć ten kraj, gdyż Matka Przenajświętsza, objawiając się jemu, powiedziała: ja ten kraj umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, gdyż osobliwą miłością do mnie pałają jego synowie. Po czym wskazała na anielskiego młodzieniaszka świętego Stanisława Kostkę, który klęczał u jej stóp. To była dokładnie 10. rocznica jego śmierci. 1608 rok. 14 sierpnia, Wigilia Wniebowzięcia. Wiedz, że Jemu zawdzięczasz to, że mnie dzisiaj widzisz. Kochani, wielkie rzeczy zamierzam, ponieważ osobliwą miłością pałają do mnie synowie tego narodu. Spójrzcie dookoła siebie na ulicę. Jakżeż to hasło się dzisiaj zdewaluowało. Jakąż miłością pałają synowie tego narodu do Najświętszej Dziewicy. Więc odpowiedzmy. Odpowiedzmy na to jej wezwanie. Nie pozwólmy, żeby Polska dogoniła Europę Zachodnią w ostatniej rzeczy, w której jeszcze dzięki Bogu się od Zachodu Europy różnimy. Zawsze chcieliśmy dogonić Zachód. I już ich mamy. Prawie w każdej jednej okoliczności. Została jedna różnica. Tam puste kościoły są burzone. Są zamieniane na bary i na dyskoteki. Wyspowiadać się graniczy z cudem. Nie ma powołań, nie ma sakramentów, nie ma ministrantów. A to, co stało się tam, na tym pięknym Zachodzie, gdzie narody podchodziły od najwyższej prawdy, od jedynego dobra. Co stało się z rodzinami? Co stało się z małżeństwami? Co stało się z deprawacją całego młodego pokolenia? Jedna wielka degrengolada moralna. I 3-4 lata temu, kiedy opowiadałem o tym wszystkim, mówiłem: nie pozwólmy, żeby to wkroczyło do Polski. A dzisiaj mówię już inaczej. To już tu w Polsce jest. Ale jeszcze możemy to zatrzymać. Możemy to stąd wygonić. Tylko jeżeli my tego nie zrobimy, nikt nie przyjedzie ani ze wschodu, ani z zachodu i tego za nas nie zrobi.
Jeżeli my nie zadbamy o nasz dom, jeżeli my nie zadbamy o nasz Kościół, nikt za nas o to nie zadba. Kochani, została nas garstka. Ale tutaj akurat nie liczy się ilość, ale liczy się jakość. To od nas dzisiaj zależy, czy za lat 10 jeszcze będzie komu tutaj przyjść i zaśpiewać Bogu Rodzica Dziewica Maryja, zaśpiewać ten hymn, który śpiewało polskie rycerstwo pod Grunwaldem. Kochani, to w jakim świecie będą żyć nasze dzieci i wnuczęta, to nie zależy od nich. To zależy od tego, jaki my im zostawimy świat. A w którym kierunku ten świat idzie i gdzie dzisiaj jest? Kto ma oczy i uszy, ten widzi. Dla mądrego zawsze najlepszą nauczycielką jest historia. Jakżeż piękna ta nasza polska historia. I wielokrotnie lubimy wspominać chociażby rzeczony Grunwald, obrona Częstochowy z ewidentną interwencją przy Najświętszej Dziewicy, gdzie kule szwedzkich kalwinów zawracały, tracili Jasną Górę z widoku, Cud nad Wisłą, Odsiecz Wiedeńska. Chodzimy na apele, składamy wieńce, ale czy się uczymy? Ja pokażę wam na przykładzie jednego z tych wydarzeń, gdzie jest esencja tych wszystkich cudów, łaski Bożej, dokonanych w naszym narodzie. Kiedy papież Innocenty poprosił Jana III Sobieskiego, aby przyjechał pod Wiedeń i stanął na czele Ligi Chrześcijańskiej, aby bronił katolickiej Europy przed najazdem islamskim, król się wahał. Wahał się Sejm. Polska wyniszczona wojnami, skarbiec pusty, ale wtedy na kolana padł święty Stanisław Papczyński. Generał Marianów modlił się, prosił: Matko Boża, co robić? I objawiła się Przenajświętsza Dziewica, powiedziała: Stanisławie, synu mój, idź do króla i powiedz, żeby jechał. Okryje chwałą siebie i cały naród polski. Król posłuchał swojego spowiednika. Ruszył pod Wiedeń taką drogą, aby móc nawiedzić jak najwięcej sanktuariów maryjnych. W każdym z nich padał na kolana przed wizerunkami świętej dziewicy i prosił o łaskę. W przededniu bitwy, jako prosty ministrant, przebrany w komrze, posługiwał do mszy świętej. A kiedy wyjechał zagrzewać swoją husarię okrzykami w imię Trójcy Przenajświętszej i Dziewicy Marii, wiedział jedno, że cały Kraków klęczy na kolanach z różańcami w dłoni, a od kościoła do kościoła kapłani pańscy z Najświętszym Ciałem Jezusa Chrystusa idą w procesjach, błagając o łaskę. On wiedział, że jest ewentualnym wykonawcą, a cała siła płynie z kolan i z nieba, z łaski Bożej. Kara Mustafa, dowódca turecki, powiedział przed bitwą: kiedy zdobędę Wiedeń, ruszam na Rzym i w bazylice świętego Piotra będzie stajnia dla moich koni. Cóż za pycha. Uciekał jak pies spod Wiednia z resztką swojej armii, zostawiając cały dobytek. A kiedy nasz król rzucał do stóp papieża jego sztandary, wypowiedział jakże piękne słowa, parafrazując Juliusza Cezara: Veni, vidi, Deus vincit. Przyszedłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. Ale po co akurat ten przykład? A powiem to szczególnie do tych z was, panowie, którzy tu jesteście. Żebym ja dzisiaj mógł mówić po polsku w rzymskokatolickim kościele pod cudownym wizerunkiem Przenajświętszej Dziewicy Marii, tam około 1000 tych rycerzy zostało na zawsze. Ich krew wsiąkła w ziemię pod Wiedniem, a tu w Polsce zostały po nich wdowy i sieroty. I tak było zawsze. Można by mnożyć przykłady z naszej historii.
Ileż to pokoleń Polaków przelewało swoją krew i oddawało życie. Ale na tej krwi, która wsiąkała w tę ziemię, następne pokolenia budowały przepiękne katedry, w których oddawały chwałę Bogu. A teraz może do was bardziej. Do was, Panie, któreście są żonami, babciami, ale przede wszystkim matkami. Ale wszyscy razem spójrzmy na krzyż. Spójrzmy na krzyż. Na ten krzyż, który jest dla Żydów zgorszeniem. Na ten krzyż, który jest dla Greków głupstwem. Ale dla nas. Dla nas jest znakiem miłości Jezusa Chrystusa, wcielonego Boga do nas. Znakiem zwycięstwa naszego Pana nad mocami ciemności. Ten krzyż, z którego płynie cała mądrość. Ten krzyż, który jest najlepszą lekcją dla każdego, kto ma czyste serce. Przez 3 godziny gwoźdźmi przybity do tegoż krzyża Pan nasz Jezus Chrystus konał w niewypowiedzianych mękach. A u stóp tego krzyża stała matka. Stała i patrzyła na swojego synka. Ten sam. Nie tak dawno w Betlejem odkładała go do żłóbka. Ten sam, którego nosiła na rękach i tuliła do swoich matczynych piersi. Tenże sam, który nigdy nie powiedział złego słowa i zawsze był jej poddany. Ten sam. A jakżeż inny. Jedna wielka krwawa rana. Nagi. Opluty. Wyszydzony. I opuszczony. Przez wszystkich. Stała tam i nie wyrywała włosów z głowy. Stała i nie rozrywała na sobie szat, ale swoje załzawione matczyne oczy podnosiła ku niebu i łączyła swoją modlitwę z jego. Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Żebyś ty mógł mieć nadzieję na zbawienie. Tam na Golgocie została zapłacona taka cena. Bo nie da się inaczej na tym łezpadole. Żeby cokolwiek zwyciężyć, trzeba coś od siebie oddać. Ziarno rzucone w ziemię, jeżeli nie obumrze, pozostaje samo. Ale kiedy obumiera, przynosi plon. I to plon obfity. Kochani, ja nie mówię tutaj zaraz o pójściu na krzyż. Byłbym hipokrytą. Byłbym hipokrytą, bo pewnie pierwszy bym uciekł. Skoro wielki Piotr po 3 zapierał się mistrza, tym bardziej ja, nędzny robak. Ale zawsze mogę przed tym krzyżem paść na kolana. Przed tym krzyżem, pod którym matka nasza, nasza Pani i Królowa, rodziła nas, kiedy rodziła swego pierworodnego w Betlejem, zakryta przed światem, rodziła to bez bólu. W czystości, w radości i w miłości. Ale tam pod krzyżem, kiedy rodziła resztę swoich dzieci, cierpiała niewypowiedziane bóle. Ona, Matka Bolesna, Królowa Męczenników. I pamiętajmy o tych słowach z Fatimy. Wielu trafia tam, ponieważ nikt się za nich nie modli i nie ofiarowuje. Nikt z nas się nie wymówi. I wiecie, kochani, kiedy patrzę w lustro, i zadaję sam sobie pytanie, człowieku, co ty robisz, żeby się uświęcać? Co ty robisz, żeby ratować bliźnich? To mam ochotę uciec przed tego lustra. Nie patrzeć dłużej na siebie. Kiedy mam świadomość tego, że Bóg, człowiek, przyszedł tu na ziemię. Dał się ogołocić ze wszystkiego. Żył w biedzie. W prostej rodzinie. A potem, kiedy ruszył głosić Ewangelię, nie miał gdzie głowy przyłożyć. A kiedy przyszła godzina naszego zbawienia, nie miał nawet stopy po swoją nogą ziemi, ponieważ ziemia wyrzuciła go pomiędzy siebie a niebo. I tam, zgardzony i opluty, oddał swoje życie. Matka oddała go. Matka przyzwoliła i stała tam patrząc, jak konał. A ja
Kochani, o to was proszę, abyście do tej walki stanęli. Tu jest napisane jak. Gdybym pisał do uczonych, robiłbym to inaczej, pisze święty Ludwik w 26 paragrafie traktatu. Cytowałbym obficie liczne dzieła, używałbym łaciny. Ale ponieważ piszę do ludzi prostych, którzy mają wiarę w sercu, robię to właśnie tak. To nie jest dla teologów. To jest dla każdego, kto ma wiarę w sercu. I można robić wielkie rzeczy. Sami z siebie nic nie możemy, ale wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otwarte. Święty Alfons de Liguori w genialnym pisemku o modlitwie jako środku do zbawienia koniecznym pisze jakżeż przedziwne słowa. Gdybym, a napisał wiele książek, przepięknych książek, gdybym mógł określić, która z moich książek jest najważniejsza, to powiedziałbym, że właśnie ta. I gdybym miał środki, choć wiem, że to niemożliwe, wydałbym ją w tylu egzemplarzach, ilu jest wiernych na świecie i rozdałbym za darmo. I dalej piszę tak. Bez łaski uczynkowej żadne nasze rozmyślania, żadne postanowienia, żadne nasze przyrzeczenia i śluby nie powiodą się. A to dlatego, że żeby cokolwiek wykonać, potrzeba łaski uczynkowej. A tej Bóg nie udziela nigdy inaczej, jak tylko tym, którzy się modlą i to modlą się wytrwale. Kochani, dziś nie mamy już husarii. Dziś została nas garstka. Ale najważniejszej rzeczy nikt nam nigdy nie odbierze. Nikt nie zabierze mi serca, nikt nie zabierze mi miłości, nikt nie zabierze mi różańca. A reszta w rękach Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Dziewicy Przenajświętszej. Więc stańmy pod jej sztandarem i walczmy, bo w tej walce przegrać po prostu nie można. Zakończę, tak jak robię to zawsze, słowami naszego wielkiego prymasa, kardynała Augusta Hlonda. Słowami, które wypowiedział umierając na łożu śmierci w roku 1948. I ilekroć je powtarzam, to mam takie przekonanie, że on wtedy nie mówił do tych, którzy tam wokół łoża śmierci stali. Że on wtedy mówił do nas. A wiecie, dlaczego tak myślę? 2 lata wcześniej, tu, na Wałach Jasnogórskich, kardynał August Hlond, według orędzia fatimskiego, poświęcał Polskę niepokalanemu sercu Najświętszej Dziewicy Marii. I wtedy, według różnych szacunków, tu na Wałach Jasnogórskich było od 1 do 2 milionów ludzi. Rok po wojnie. Rok po wojnie, która zdziesiątkowała naród. Każda rodzina straciła kogoś bliskiego. Ludzie potracili dobytek całego życia. Nie było samochodów, pociągów, telefonów i komputerów. Ludzie szli na pieszo, jechali na furmankach, podwozili jedni drugich, bo wiedzieli jedno, że tu bije serce narodu, że kto tu przyjdzie i padnie na kolana, ten dostanie to wszystko, co jest mu potrzebne. 2 lata temu, kiedy rozpoczynały się pewne wydarzenia, które kształtują obecną naszą rzeczywistość, we wspomnienie świętego Wojciecha miałem okazję być tutaj z córką na Jasnej Górze. To był ten czas, kiedy w kościołach mogło być po 5 osób. Pamiętacie, nie tak dawno. Weszliśmy tutaj na Jasną Górę z tym naszym znakiem,
I wiecie co? Wtedy przeżyłem największą traumę w moim życiu. A paru rzeczy doświadczyłem. Wiecie, ile osób tutaj widziałem na Jasnej Górze wtedy? Nie liczyłem, ale tu było około 30 osób. W piękny, słoneczny dzień. Było słychać świerszcza. A błonia, wały były po prostu puste. Poszliśmy z Dominiką odprawić drogę krzyżową. Przy każdej stacji płakałem. Matko Przenajświętsza, pouciekaliśmy od Ciebie. Gdzie my jesteśmy? Dlatego myślę, że kardynał August Chlont nie mówił do tych, którzy stali tam, bo wiedział, że wtedy naród klęczy tu, gdzie należy klęczeć. A ten, kto klęczy tu, nie uklęknie przed nikim innym. Dzisiaj klęknęliśmy przed czarną skrzynką i często mówię w parafiach, gdybyśmy się tak bali grzechu jak wirusa, a kapłanów słuchali tak jak telewizora, to byśmy mieli raj na ziemi. Więc słuchajmy się w słowa naszego prymasa. Jakżeż aktualne dzisiaj. I niech one dodadzą nam wiary, nadziei i miłości, by walczyć i zwyciężyć dla siebie, dla naszych dzieci, wnuków, dla Polski. Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei. Ale zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Marii Panny w tej walce, która się toczy pomiędzy Chrystusem a gromadą szatanów. Tych, którzy uwierzą, że są wezwani, wezwie Bóg na głębie i będzie tak, jak chce sam Bóg. Walczcie z ufnością. Pod opieką błogosławionej Dziewicy Marii pracujcie. Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana zaprowadzi was do zwycięstwa. Amen. Słowo Boże przeznaczone na dzisiejszą uroczystość dokładnie nam opisuje ten moment wniebowstąpienia Pana Jezusa do nieba. Chciałbym jednak zwrócić waszą uwagę na pewne szczegóły związane z dzisiejszymi czytaniami. Zanim Jezus wstąpił do nieba, Jezus gromadzi swoich uczniów na wspólnym posiłku. Dosłownie napisane jest, że zebrali się, aby wspólnie jeść sól. I nawet do dzisiejszego dnia na Bliskim Wschodzie jest taki zwyczaj, że ludzie, którzy chcą zawrzeć, potwierdzić między sobą jedność, zgodę, częstują jeden drugiego solą. Podobne jest to też do naszego zwyczaju, kiedy ktoś w jakąś uroczystość, jakieś święto wychodzi, gospodarz, gospodyni wychodzi do gości z chlebem i solą. Jako znak też takiego pokoju, takiej jedności. I sól jest tym znakiem trwałej jedności, trwałego pokoju, trwałej zgody. Jezus mówi do swoich uczniów, że zwracając się do nich, wy jesteście solą ziemi. Jeżeli sól utraci swój smak, to czym ją posolimy? Do niczego się już nie nada i trzeba ją wyrzucić, i ludzie ją deptają. I można tak powiedzieć o chrześcijanach, którzy stracili ten smak, smak zgody, smak pokoju. Ci, którzy uważają siebie za uczniów Jezusa Chrystusa, jednocześnie wzbudzają spory między sobą. Jezus
zaprasza nas do tego, żebyśmy byli tymi posłańcami zgody i pokoju. Święty Paweł w swoich listach mówi nam, żebyśmy na ile to możliwe zachowali między sobą pokój, na ile to od nas samych zależy. Żebyśmy zachowywali między sobą pokój. I sam Jezus w błogosławieństwach o tym mówi, że szczęśliwi są ci, którzy wprowadzają pokój. Bardzo często my ulegamy tym pokusom przez swoją pychę, przez swój egoizm, aby dociekając swoich praw, dociekając swojej sprawiedliwości, niszczyć drugiego człowieka, nawet w jakichś błahych sprawach. I kiedy nie uczymy się tego pokoju, przestajemy być solą. Pozbawieni jesteśmy smaku chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo jest religią pokoju ludzi, jacy są zgromadzeni wokół Jezusa Chrystusa, który ten pokój przynosi. Prawdziwy pokój, pokój serca. Nie ten pokój, który chce wprowadzać świat przez jakieś wojny, przez jakieś siły, ale prawdziwy pokój serca. List do Hebrajczyków nam mówi o tym, że Jezus przyszedł na świat w związku z grzechem, wyzwolić człowieka od grzechu. I dlatego przeszedł On przez życie swoje, robiąc dobro, też nauczając ludzi i ostatecznie ofiarował swoje życie na krzyżu, aby raz na zawsze wyzwolić człowieka z grzechów. Jeżeli człowiek zwróci się z pokorną prośbą do Boga o łaskę przebaczenia w sakramencie pokuty, jeżeli ten sam człowiek z wiarą i z kruchą serca zwraca się do Boga, o którym wie, że Go kocha. I to pierwsze przyjście Jezusa związane z grzechem odbywa się teraz pośród nas, kiedy doświadczamy tej naszej słabości, doświadczamy grzechu. Ale jednocześnie oczekujemy przyjścia drugiego Jezusa Chrystusa. I Pismo Święte mówi, że Jezus przyjdzie ze swoim zbawieniem do tych, którzy Go oczekują, do tych, którzy Go pragną. I możemy, przeżywając tę dzisiejszą uroczystość, pomyśleć nad sobą, ile razy jest w momentach mojego życia ta chwila, że ja oczekuję Chrystusa, oczekuję Jego zbawienia. Czy nie oczekujemy bardziej wielu, wielu innych rzeczy, osób? Czy nie oczekujemy od siebie czegoś, czego pragniemy, od innych, a jednocześnie zapominamy o tym, co jest najważniejsze, o oczekiwaniu na Zbawiciela, na Chrystusa? Bo Jezus daje taki warunek, że On przyjdzie ze swoim zbawieniem do tych, którzy na Niego czekają, którzy z pragnieniem Go oczekują. Ostatnia księga Pisma Świętego, Apokalipsa według świętego Jana, którą często określamy jako księgę tajemniczą, jednocześnie pełną strachu, bo w niej jest opis powtórnego przyjścia Chrystusa, ale także opis różnych katastrof, cierpienia. Ale dla tych właśnie, którzy oczekują Chrystusa, ta księga jest księgą dobrej nowiny. Bo
ci, którzy są wierni Chrystusowi, oni z radością i z niecierpliwieniem oczekują swego Pana, oczekują tego, który ich kocha. A ci, którzy odrzucają Chrystusa, mają powód do tego, aby się bać. I ta ostatnia księga w swoich końcowych wersetach przedstawia nam wielką modlitwę i zawołanie, wołanie do Jezusa. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Ta modlitwa wyraża wielkie pragnienie chrześcijan. Chrześcijan początków chrześcijaństwa i ma wyrażać też nasze pragnienie, żebyśmy w swoim sercu uczyli się oczekiwać Jezusa Chrystusa, oczekiwać Jego zbawienia. Uczymy się tego oczekiwania w Adwencie, ale chrześcijanin ma nosić ten Adwent, to oczekiwanie w swoim sercu cały czas. Nie tylko czekamy na kogoś, kogo kochamy w określonych ramkach czasu, czekamy na Jego cały czas, całe swoje życie. I tak samo my, jeżeli kochamy Jezusa, będziemy Go oczekiwać z wielkim pragnieniem, aby przyszedł, aby dał nam swoje zbawienie. Uczniowie, gdy Jezus pożegnał się z nim, pobłogosławił ich i oddalił się, z radością oczekiwali na obiecanego Ducha Świętego. Robili to w jedności, w zgodzie. Bo tam, gdzie dwóch albo trzech, albo i nawet więcej, zgodnie o coś proszą, to im się spełni. Tak mówi Jezus. I bardzo ważne jest to, żebyśmy my też starali się mieć w sobie tę sól trwałej zgody, trwałego pokoju, abyśmy przez nasz egoizm nie niszczyli tego pokoju, jaki jest między nami, abyśmy raczej umieli cierpieć, znosić niesprawiedliwość, niż grzesząc, podnosić się gniewem, złością jeden na drugiego. Pismo Święte ostrzega nas, żebyśmy w taki sposób siebie nie pożarli nawzajem przez naszą zawiść, nienawiść jeden do drugiego. Jezus nas zaprasza do miłości, abyśmy na modlitwie, w samotności, doświadczając miłości Pana Boga, rozlewali tę miłość na drugiego człowieka, abyśmy nie wychodzili do drugiego człowieka z mieczem sprawiedliwości, ale przychodzili do drugiego człowieka z doświadczeniem miłości. Z tą miłością, którą otrzymujemy od naszego Pana. A otrzymujemy tę miłość wtedy, kiedy pragniemy być z Nim, kiedy pragniemy Jego zbawienia, kiedy skrusze serca wyznajemy, że rzeczywiście bez Niego nic nie możemy uczynić i wtedy zwracamy się do Niego z tą prośbą, aby dał nam swój pokój, dał nam swoją miłość. Pismo Święte nas zachęca do tego, żebyśmy szukali tego, co jest w górze, szukali Chrystusa. Bo kiedy w swoim życiu przestajemy szukać Chrystusa, zaczynamy zwracać uwagę na słabości i grzechy swoich braci, swoich sióstr. Zaczynamy ich osądzać, potępiać. A kiedy patrzymy na Chrystusa, na to nasze światło naszego życia,
na tę osobę, która jest fundamentem naszej wiary, wtedy możemy odczytywać i nasze życie, i życie innych ludzi w świetle Jezusa Chrystusa. I wtedy zobaczymy, że rzeczywiście bez Boga jesteśmy słabi. Bez Boga nic nie możemy. I nasze grzechy, i nasze słabości nam o tym przypominają. Wpatrując się w Chrystusa, możemy wpatrywać się w to źródło naszej świętości, źródło naszego zbawienia. I gromadząc się w tej cudownej, w tej kaplicy cudownej Matki Bożej, patrzymy na Maryję, która także nam pokazuje źródło naszego życia, źródło naszego zbawienia, źródło naszej świętości Jezusa Chrystusa. Prosimy więc naszą Matkę Maryję, aby ona uczyła nas, jak wpatrywać się w oblicze Chrystusa, jak uczyć się od Chrystusa, kochać, być tym, który przynosi pokój, tym, który przynosi zgodę. Szukajmy tego, co jest w górze, nie tego, co jest na ziemi.